Siemanko wszystkim, witam w nowym dniu w Szwecji. Dzisiaj dalszy dzień pracy mojej tak naprawdę, czyli oględziny samochodów przede wszystkim. Zakupy, jak jestem w Szwecji, to wykorzystuję czas maksymalnie. Ciężko się czasami do mnie dodzwonić, musicie to zrozumieć, ale no działam bardzo intensywnie, czyli sprawdzam samochody, które wysyłacie. Sprawdzam, czy mam je po drodze ewentualnie, robimy oględziny, umawiamy, wysyłamy dokumenty, rezerwujemy, zaliczkujemy, kupujemy, także naprawdę dzieje się ogrom rzeczy naraz. No i co? Jak Szwecja, to na pewno są oględziny, jak już niektórzy mogą poznać to piękne miejsce, w którym nagrywam. Jest to niedaleko naszej siedziby tutaj w Uppsali, miejscowość Orange-Bro. Zobaczcie, jak tutaj się prezentuję i w takich okolicznościach lubię prezentować samochody, które kupiłem. A za chwilkę pokażę Wam auto, które normalnie trafia do oferty. Także coś nowego. Nie jest to auto na zamówienie. Także oglądajcie. Tak się właśnie prezentuje mój najnowszy zakup, słuchajcie, który tak naprawdę nabyłem tydzień albo półtora tygodnia temu, nawet może dwa tygodnie temu. Auto zostało już przeze mnie kupione. Samochód idealny dla polskiego klienta, bo jest to Audica A5 w najnowszej konfiguracji, czyli mamy tutaj samochód najnowszy modelowo. 2020 rok, dokładnie wyprodukowana w czerwcu, zarejestrowana w lipcu. Jeden właściciel od nowości, samochód był w leasingu. Jak leasing się skończył, no to Szwed sobie kupił nowy samochód, a tym samochodem przyjechał do nas tutaj, do siedziby i zaproponował nam odkup tego samochodu. Dlaczego idealny dla polskiego klienta? Dlatego, że nam dosyć młody rocznik, bo 2020 rok, czyli mamy samochód 3-letni i będzie atrakcyjna cena za ten samochód, ale o tym może za chwilkę. Jest to wersja 40 TDI, takie ma oznaczenie. Silnik dwulitrowy, 190-konny, niestety napęd naprzód. Gdyby była to quattruva, no to na pewno cena byłaby sporo wyższa. No ale wersja wyposażenia dosyć fajna, na bardzo ładnych felgach, słuchajcie, 20-calowych, zresztą zaraz Wam pokażę. Samochód w 100% bezwypadkowy, zaraz sobie zrobimy pomiar powłoki grubości lakierniczej. Jeden właściciel od nowości, osoba prywatna, no ale miała samochód w leasing, bo prowadzi działalność jednoosobową, więc można powiedzieć, że jest to samochód pofirmowy. Na pewno świadczy o tym, że jest to samochód pofirmowy przebieg. Szwed codziennie tym samochodem, słuchajcie, pokonywał 250-300 km. Do pracy i nastukał, słuchajcie, w tym aucie przebieg 123 tysiące kilometrów, czyli mamy auto 3-letnie z przebiegiem już przekraczającym 120 tysięcy. Serwisowane zgodnie z interwałem. Dlaczego? Bo auto było w leasingu i to wymaga firma leasingowa od właściciela, że auto musi być leasingowane zgodnie z interwałem producenta. I ten samochód oczywiście był serwisowany na bieżąco. Dlaczego idealny? Bo na początku powiedziałem, że idealny dla polskiego klienta. No bo często dla polskiego klienta liczy się rocznik, nie do końca liczy się przebieg. W Szwecji jest na odwrót. Tutaj samochód z takim przebiegiem możemy kupić sporo taniej. Dlatego też ten samochód no nie będzie kosztował, wiecie, normalnych pieniędzy jak auta z przebiegami, nie wiem, 60 czy 70 tysięcy kilometrów, tylko będzie odpowiednio tańszy. Cena szacuje, że nie przekroczy 130 tysięcy złotych. Nie ma na to auto faktury VAT, bo samochód został wykupiony z leasingu przez osobę prywatną i my ten samochód od tej osoby po prostu kupiliśmy. Także tutaj już faktury VAT na ten samochód nie ma, więc będzie można zrobić sobie leasing, ale ewentualnie kosztowy. Oczywiście będę mógł pomóc w formalnościach. Także myślę, że tutaj samochód, mówię, no nie przekroczy nam 130 tysięcy, taką planuję cenę, więc to będzie dosyć atrakcyjna cena jak za taką petardę, bo tutaj wersja naprawdę jest bogata. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale w środku naprawdę wyposażenie jest kozackie. Auto nie jest, wiecie, przygotowane, nie jest wyczyszczone. To jest samochód odkupiony od osoby prywatnej, czyli no nie komisu, który, wiecie, nawoskował, wyczyścił ten samochód. Także tutaj też ja go jeszcze nie szykowałem, bo i tak będzie w Polsce ten samochód szykowany. Auto wraca ze mną do Polski.
Jeszcze nie wiem, czy będzie jechał na kołach, czy na lawecie. Zobaczymy, co nam się uda nam po prostu kupić. Fajnie ten samochód generalnie wygląda. Bardzo mi się linia nadwozia A5 podoba. Zaraz przejdziemy sobie do bagażnika. Felgi już mówiłem 20-calowe i praktycznie nie ma nigdzie uszkodzeń na tych felgach. Pokazuję Wam już wszystko, bo jeżeli ktoś będzie chciał, to może ten samochód spokojnie rezerwować. Opony, słuchajcie, są z 2021 roku i ciekawy rozmiar, 265x30x20 Hankooki. No wiadomo, że te opony troszeczkę kilometrów mają przejechane, bo samochód tych kilometrów troszeczkę nastukane ma. Ale coś za coś, albo kupujemy auto z bardzo niskim przebiegiem i wtedy ta cena jest, nazwijmy to, normalna, albo właśnie kupujemy z większym przebiegiem i mamy atrakcyjną cenę. Więc ja jestem bardzo ciekawy, jak to generalnie zostanie odebrane, czy ten samochód po prostu szybko się sprzeda, tak jak myślę, czy jednak będzie chwilę musiał poczekać na nowego właściciela. Zestawienie kolorystyczne moim zdaniem najlepsze z możliwych, czyli biały kolor, czarna felga. No środek mi się nie do końca podoba, tak jak i w Polsce też ten środek myślę, że nie będzie super odebrany, bo nie ma, słuchajcie, skóry i nie ma alkantary. Zresztą jak już zaczynamy od środka, to może do tego przejdźmy. Jeszcze pokażę, że auto ma aktywny tempomat, ma czujniki parkowania z przodu i z tyłu. To są zabrudzenia typowe od owadów, to nie są żadne odpryski. Także co, może zróbmy pomiar powłoki lakierniczej, a potem przejdziemy do środka, bo widzicie, że jestem strasznie jakiś nakręcony i mi się ta prezentacja rozjeżdża w różne strony, więc sprowadzam się tutaj do porządku i robimy pomiar lakieru, żebyście zobaczyli, że auto jest w oryginale. Widzieliście samochód cały w oryginale, także przechodzimy, słuchajcie, do wnętrza. Samochód bezszkodowy, bezwypadkowy, bezkolizyjny, nie wiem jeszcze co tutaj nazwać. No żaden element w tym aucie nie był powtórnie naprawiany. Jedyny element, słuchajcie, który będziemy wymieniać, to jest szyba przednia, od razu pokazuję. Tu jest odprysk, słuchajcie, na dole. Tutaj jest odprysk, który, zobaczcie, rozszerzył się, poszedł na boki i tu jest też odprysk. No szyba nie będzie tania, bo jest to samochód wyposażony w aktywny tempomat i wszystkie, wiecie, te czujniczki macie zamontowane właśnie w szybie. No ale to też jakieś tam zawsze było obniżenie ceny przy naszym zakupie. Klapa elektrycznie otwierana, nie wiem, czy jest w standardzie, czy nie. Tak wygląda bagażnik, bagażnik niewyczyszczony, tutaj moje rzeczy, jakieś, wiecie, mikrofony, pierdółki. Tutaj mamy bodajże schowany akumulator, zestaw naprawczy, także tak to się prezentuje. Oczywiście w aucie zrobimy pełen detailing, czyli lakier będzie odświeżony i będzie generalnie no, wyczyszczony. Wnętrza, co uważam, że dla mnie jest minusem, dla Szwedów jest to ogromny plus, że tutaj nie ma, wiecie, skórzanej tapicerki. Ale w Polsce, wiecie, Audi marka premium, no bez skórzanej tapicerki, no to wiecie, to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Polski klient tego nie akceptuje. Słuchajcie, no patrzyłem, są dostępne komplety foteli, jak bo ktoś będzie bardzo chciał, to w granicach 8 chyba tysięcy złotych można kupić kompletne fotele do środka. Dla mnie liczą się inne rzeczy, tego typu jak tutaj, zobaczcie, sygnowanie nagłośnienia Bang & Olufsen, Olufsen, Olufsen. No z tyłu widzę, że nie ma grzanej kanapy, w ogóle nie ma, zobaczcie, trzystrofowego klimatronika, także ta wersja jest taka pośrednia, to nie jest jakaś najbogatsza wersja, no typowo wersja konfigurowana pod leasing, tak to nazwijmy, czyli żeby się wszystkim zgadzało, i księgowym, i właścicielowi, i firmie. Tak wygląda tutaj boczek nieskórzany, tak wyglądają tutaj dekory, jakieś drobne tutaj pazurki można zauważyć, nagłośnienie już mówiłem, Bang & Olufsen, fotel nie jest elektryczny, czyli jest manualny, za to jest tutaj z tym wysuwaniem, regulacją, no na pewno fotele będą wyprane, auto będzie odświeżone, będzie wyglądało naprawdę no dużo, dużo lepiej niż w momencie teraz, wiecie, odbioru, no ale tak się kupuje auta od osób prywatnych, samochód do nas przyjechał, oceniliśmy, wiecie, zobaczyliśmy i dogadaliśmy. Tak wygląda tutaj wnętrze najnowszej A5. Bardzo podoba mi się kierownica, trójramienna, taka delikatna. Dobrze leży w dłoni, mamy aktywny tempomat, mamy... Słuchajcie, odpalimy sobie w ogóle ten samochód. Mamy wirtualne tutaj zegary, ale to chyba już jest w standardzie w tym modelu. Ciekawostka w tym samochodzie jest taka, że tutaj macie zbiornik, słuchajcie, 40 litrów paliwa. Z tego, co zobaczyłem w katalogu, no to jest to coś... Dla mnie dziwnego, że w tego typu samochodzie jest tak mały zbiornik. I to nie jest żadna, słuchajcie, hybryda, tylko to jest normalny dieselek dwulitrowy. A tu widzę, że Jonas nam się loguje. Nie chcemy, żeby się Jonas logował, poprzedni właściciel. W ogóle zmienimy sobie od razu język ze szwedzkiego, słuchajcie, na
nasz. Czekajcie. Tutaj, słuchajcie, w innym menu jest Spark i dopiero możemy zmienić. Musiałem chwilkę poszukać. Poczekajcie, zobaczymy. No, na pewno będzie polski. Jest, dobra. I akceptujemy i nam się zmienia, także już możemy się tutaj poruszać tak, jak powinniśmy. No, całkiem fajny entertainment. Fajnie to wszystko działa. Dosyć duży ten ekran, tutaj macie te ekrany, znaczy tutaj macie te wirtualne zegary. Zegary też możemy sobie zmieniać. Spalanie, słuchajcie, według katalogów, tutaj jest bardzo niskie tego samochodu. Między 5,1 a 5,9 podaje strona CarInfo. No, auto nie jest zniszczone, wiecie, w środku, bo było jeżdżone tak naprawdę tylko w trasach, więc no tutaj żadnego zużycia nie ma i nie poznacie, że auto już ma 120 tysięcy kilometrów. Kierowcy też, no, wygląda na idealny, nawet tutaj nie jest jakoś mocno wysiedziany. W tym miejscu troszeczkę widać takie, widzicie, przebarwienia. Przejdźmy może pod maskę, pokażę Wam go pod maską. No, nie ma żadnych stuków, puków w zawieszeniu, wszystko jest perfekcyjne. No, jedyny minus, no to dla mnie na pewno to jest ten przebieg, że jest wysoki przebieg, no ale dzięki temu ten samochód po prostu będzie tańszy, więc to, co Polacy lubią najbardziej, będzie cena, nazwijmy to, okazyjna, no poniżej 130 tysięcy, tak wyposażoną A5, myślę, że będzie ciężko znaleźć, szczególnie, że jest to samochód, powtarzam, polekroć, że jest to bezwypadkowy samochód, bezszkodowy, bezkolizyjny, z bardzo dobrą historią. Bardzo brudny, zobaczcie, pod maską. Także tutaj też zrobimy mu mycie, na pewno, jak samochód do mnie przyjedzie. Także będzie na pewno samochód się prezentował o niebo lepiej niż teraz. Czyli takie standardowe rzeczy, które robimy. Widzę, że tu są jakieś czerwone zaciski. Nie wiem, czy to jakaś opcja była, może ktoś mnie poprawić, bo na Audi, powiem szczerze, jakoś mocno się... Chodzi o historię serwisową. To oczywiście nie jest zbyt długa, bo była zgodna z interwałami, czyli raz w roku lub co 30 tysięcy kilometrów. Mamy drugi komplet, zobaczcie, kluczy, znaczy dwa komplety kluczy. Jeden kluczyk jest zupełnie nowy, dorabiany dosłownie parę dni temu. Zostało to dogadane z poprzednim właścicielem, że zostanie dorobiony ten kluczyk z autokasko i został dorobiony, no bo dorobienie tego nowego kluczyka w Polsce, dowiadywałem się, jest naprawdę dosyć drogie. A kluczyk po prostu się zniszczył w grillu. Taka jest historia, jeżeli chodzi o zniszczenie kluczyka, który był dodatkowo w tym samochodzie od nowości. No, przy aucie, myślę, z 2020 roku jest to ważne, żeby taki kluczyk był. Ostatni, słuchajcie, serwis był zrobiony w lipcu, 121 tysięcy km, także ja w tym samochodzie nie będę przeprowadzał żadnego serwisu. Zobaczcie, że był wymieniony olej w skrzyni biegów, wax HEDA oila macie tutaj napisane, tarcze, znaczy te klocki hamulcowe były wymienione, no i serwis olejowy w samochodzie został wykonany. Do tego macie, zobaczcie, taką checklistę z Audi. Wszystko było robione generalnie w Audi lub w Mekonomen, tak jak tutaj. Poprzedni serwis, zobaczcie, 89 tysięcy kilometrów. Też jest na to kwicik. Też jest checklista. Poprzedni serwis kolejny, zobaczcie, 57 tysięcy kilometrów. I pierwszy serwis był wykonany przy 29 tysiącach kilometrów. Mamy wydruk. Sprawdzenie, wydanie przy 6 kilometrach, potem serwis 29 tysięcy kilometrów i zobaczymy, co jeszcze mamy sobie. To tak postarałem się odłożyć chronologicznie, ale wiecie, jak to jest. A tutaj mamy jakieś faktury na serwisy, które były robione. Audi wszystko sygnowane. No, nie będę pokazywał, bo są jakieś dane wrażliwe. Gdzieś jeszcze faktura będzie na ten kluczyk. Tutaj jeszcze jakaś książka taka uzupełniona, papierowa. Generalnie Audi w tych najnowszych modelach już książek tego typu papierowych nie. Także właśnie prowadzi. Tak się prezentuje mój zakup, który wykonałem 2 tygodnie temu. Czekałem na ten samochód z uwagi na to, że musieliśmy dorobić ten kluczyk. Nie wymienialiśmy szyby z autokasko z uwagi na to, że... ja już nie pamiętam, o co tutaj chodziło generalnie, ale no, tą szybę będę musiał wymienić już na własną rękę. Kluczyk został dorobiony, no i bardzo dobrze, bo kluczyk u nas w granicach chyba 3,5 tysiąca złotych trzeba zapłacić, żeby taki kluczyk po prostu tego auta dorobić. Mamy czujniki parkowania z przodu, mamy czujniki parkowania z tyłu, mamy kamerę cofania, zwykłą, nie żadną 360, mamy aktywny tempomat, mamy piękne 20-calowe felgi. Drugich opon do tego samochodu nie mamy, zostały, że tak powiem, dojechane do końca zimówki i już ich po prostu nie braliśmy, bo nie było tak naprawdę sensu. No i tak się prezentuje najnowszy zakup, który, słuchajcie, nie jest o dziwo zarezerwowany i zaklepany, także jak ktoś jest zainteresowany najnowszą A5 w dosyć atrakcyjnej cenie, no to dawajcie na priv i będziemy coś tam działać, rezerwować. Auto będzie wyczyszczone, wypielęgnowane, no i na pewno będzie się dużo, dużo fajniej prezentowało. Myślę, że chwilkę u mnie jeszcze pobędzie ten samochód, bo jest fajny i chcę go też sobie potestować. Także jak będziemy jakieś tam zadatki pisać czy coś, no to będziemy musieli pamiętać, że jakąś tam datę troszeczkę dłuższą wpiszę. No, auto, tak jak widzicie, sorry, jest jedno zarysowanie, teraz zauważyłem w tym miejscu.
na zderzaku, no to jest jakieś uszkodzenie. Oczywiście też szyba czołowa będzie wymieniona. Zresztą za chwilę wysyłam do Pomiechówka zdjęcia radarów i będą tą szybę zamawiać. Auto wraca ze mną do Polski. No więc tak się prezentuje kolejny zakup w Autoimport Nieporęt. Jeszcze Wam pokażę dokładne spalanie z ostatnich 10, dobrze widzę, 101 tysięcy kilometrów. Średnia prędkość, zobaczcie, 50 km na godzinę, a średnie spalenie 5,9, także te katalogi nie do końca oszukują, bo między 5,1 a 5,9, także to wszystko tutaj jest w normie. Dobra, ja słuchajcie, jadę na bazę, pakujemy się, bo dzisiaj mamy oględziny jeszcze samochodów, oczywiście dla naszych klientów, także zobaczycie jeszcze dzisiaj na pewno kilka oględzin. Będzie na pewno, no będzie Volvo oczywiście, będą chyba same Volvo generalnie. System start-stop, nie lubię tego systemu. Nie wiem, kto to ktoś wprowadził, po co, co to za ekologia generalnie. No fajne też jest to, że właściciel, zobaczcie, zostawił pełny bak paliwa i nie umawialiśmy się na taką tutaj dodatkową rzecz od właściciela. Także duży plus dla Ciebie, Jonas. Także jedziemy, słuchajcie, na bazę, pakujemy się i lecimy na oględziny samochodów, których dzisiaj znowu nie zabraknie. Wczoraj 3 razy oględziny, jeszcze może powiem, co wczoraj. Słuchajcie, wczoraj udało się dogadać białe Volvo i udało się oczywiście dogadać to pierwsze Volvo V60 w redesignie. Jeżeli chodzi o V90 Cross Country, wszystko klientowi pasowało. Żona nie zaakceptowała środka, chociaż środek był widoczny na zdjęciach wcześniej, także troszeczkę tak uważam, że trzeba bardziej rozważnie wybierać samochody. No i nie podpasowało, słuchajcie, silnik T6. No, okazało się, że jak powiedziałem, ile ten silnik pali, no to przemyśleli sprawę i no i szukamy jakiegoś jednak dieselka, żeby V90 była cross country w dieslu. Także z wczorajszych oględzin 2 zakupy, 1 nieudany zakup. Siemanko wszystkim, jesteśmy na kolejnej lokalizacji, gdzie mamy oględziny Volvo V60 dla klientów. Jesteśmy w miejscowości Gawle, 100 parę kilometrów od Uppsali. Jesteśmy w takim no, małym autohandlu Rexy Motor. No, oczywiście też mają halę. No i co, i wchodzimy szukać V60, którą mamy umówione oględziny i zabieram Was oczywiście ze sobą. Tutaj stoi Volvo, które będziemy oglądać. Słuchajcie, V60, 2011 rok, z dobrą historią, 1.6 turbo benzyna, 150-konna. Tutaj macie w sumie wszystkie dane, 2011, 203 tysiące km, 84,900. Także zaczynamy oględziny, standardowo zaczynam zawsze od pomiaru powłoki lakierniczej. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now. Tak jak widzieliście, auto jest całe w oryginale, niestety mamy wady, bo mamy tutaj doły błotników, zobaczcie, z korozją, także obydwa błotniki są do poprawy. Ktoś coś myje chyba, także będę bliżej telefonu mówił. Zobaczcie, z obydwu stron jest równo, tak samo generalnie, skorodowane. To nie jest jakaś poważna korozja, no ale musimy to generalnie przedyskutować z klientem, czy decydujemy się na zrobienie. Kolejną wadą, słuchajcie, są na pewno jakieś zmatowienia tych lamp. Zobaczcie, one nie są wypolerowane, są tylko czymś popsikane, więc na pewno do polerowania są obydwie lampy. Jesteśmy w stanie to oczywiście poprawić. No i jest jeden fuck up, czyli pęknięta szyba. I ta szyba jest pęknięta w tym miejscu i pęknięta w tym miejscu. Generalnie jest mocno taka, wiecie, porysowana. Zaraz sobie sprawdzimy, czy ona jest w ogóle oryginalna. Jest z 2011 roku, także jest oryginalna. Mamy kolejny odpis, także no szyba jest do wymiany. Dlaczego ta szyba tutaj nie była nawet opisana, że jest pęknięta? No bo dla Szwedów to jest nic szczególnego, że ta szyba jest do wymiany, z uwagi na to, że oni mogą z taką szybą jeździć. Kolejną wadą jest, zobaczcie, tutaj popękany grill z przodu. O tym sprzedawca nas nie poinformował. Także to jest też rzecz, którą pasowałoby zrobić.
Zobaczymy sobie dach. Mamy tutaj jeden odprysk. Tak naprawdę tyle. No i nie podoba mi się, że ta szyba jest trochę tutaj wybrzuszona. Teraz sprawdzimy, czy robimy test, wiecie, Volvo z lat 2000. No i szyba pracuje. Nie wiem, czy to widać dobrze. Także ona i tak musi być prawidłowo wymieniona. No bo jest po prostu już tutaj ta wspomniana nieszczelność. Zobaczcie, jak ona się tutaj delikatnie uchyla. Dobra, przechodzimy do tyłu. Zobaczymy sobie też newralgiczny punkt tego modelu, czyli doły drzwi. No, doły drzwi są ok. Zobaczymy sobie od środka. Też jest ok. Ogólnie jest bardzo dobra historia tego samochodu, bo jest to samochód, słuchajcie, od drugiego właściciela, który posiadał ten samochód od 2014 roku i generalnie od nowości dwóch właśnie właścicieli. No tutaj żadnych uszkodzeń nie ma. Tutaj mamy uszkodzenie zderzaka. Z tyłu zobaczcie, jak samochód jest zaparkowany. Dosłownie na milimetry hak tutaj. Ogólnie hala dosyć ciasno zastawiona samochodami. Także te warunki oględzin są fajne, bo oglądamy sobie samochód, powiedzmy sobie, w cywilizowanych warunkach, no ale ten egzemplarz jest generalnie ciężko dobrze tutaj wyłapać. Opony zobaczmy. Przód mamy 2022 rok. Jeszcze zobaczmy, jaka opona, jaka marka, Hankook. Zobaczmy tył, czy też jest Hankook, czy coś innego. Widzę, że też jest Hankook. I patrzymy. Też jest 2022 rok. Tutaj mamy zarysowaną felgę w tym miejscu. Felgi 17-calowe. Tarcza z tyłu do wymiany. Jest spory rant i jest korozja. Także hamulce z tyłu będą do zrobienia. Przód hamulce, no jak nowe. Także przednie tarcze na pewno nie są do wymiany. Zobaczę jeszcze z drugiej strony, czy też opony są te same, te same. I z tyłu oponka też jest Hankook. Też jest 20 rok. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Tak wygląda. Chodzimy do wnętrza. Jest to wersja Momentum. Przebieg dokładnie 203,752. Uszkodzony fotel kierowca, ale to było zaznaczone w ogłoszeniu. Tutaj mamy uszkodzenie, to jest jeden element duży do wymiany. No ale zapomnieli wspomnieć, że tutaj też jest uszkodzenie, także jest drugi element do wymiany. No i kwalifikował jeszcze bym ten cienki element do wymiany, czyli trzy elementy do wymiany. 600 zł. Tyle będzie kosztowała naprawa tych elementów. Zamkną, tu nie będzie tak słychać, słuchajcie, bo strasznie tam pracują, jakaś mynia jest obok po prostu i myją. 203 tysiące km, dosyć fajny przebieg, 6-biegowy manual. Fajne, ważne, bo w 1.6 tych silnikach były niestety skrzynie automatyczne, power shiftowe. Zobaczcie, auto wyposażone w taką grzałkę, tutaj dobrze będzie to widać. Mały wyświetlacz, nie ma tutaj nawigacji w tym egzemplarzu. Ale ogólnie oprócz tego fotela, co jest standardem w tym samochodzie, no to prezentuje się nieźle. Także mamy szybę do wymiany. Tak jak wczoraj w tej V60, zobaczcie, też jest tutaj uszkodzone, powgniatane od pasa. I w tym miejscu to samo, widzicie? To jest jakaś bolączka po prostu. W tamtym aucie, no to już dodzwoniliśmy się do pierwszego właściciela. Tutaj to samo. Czyli też był przycinany, zobaczcie, uszkodzony jest ten boczek. Przycinany był pas. Ten pas po prostu musi się gorzej zwijać. W tamtym egzemplarzu, w tym białym, był problem taki, że po prostu osoba była nie do końca pełnosprawna. Pierwszy właściciel tego auta miała po prostu niedowład jednej strony. Tak wygląda silniczek pod maską. 1.6 turbo, 150-konny, benzynowy. Rożąc, słuchajcie, był wymieniany na oryginale 184 tysiące km w 2021 roku. Duży plus. No i tak wygląda właśnie auto pod maską. Z korek wstydu. Zaraz zobaczymy. Nie wygląda to źle. Tutaj historia serwisowa była nam wysyłana. Także zaraz zobaczę, jak to wygląda. Mamy komplet, zobaczcie, spinek. Popatrzymy sobie newralgiczne miejsca. Nic tutaj nie było odkręcane, ani z tej strony, ani z tej. No ale samochód jest cały w oryginale, także nie mieli tutaj po co za bardzo tego odkręcać. Zaraz odpalimy sobie silnik, zobaczymy, jak pracuje. Ale jeszcze przejdźmy do tej historii serwisowej. Już tutaj wyciągam. Będzie trochę ciszej, no muszą akurat teraz, jak nagrywam, to muszą, słuchajcie, piłować coś tam. Historię serwisową znaliśmy od początku, jest dobra, zobaczcie, 15, 31, 49, 69, 90, 127 i tutaj mamy przerwę, nie było nic wpisane.
Później mamy 184, 197, tak? 184 był wymieniany rozrząd, nawet jest wpisany w książce. 197 ostatni serwis w styczniu, także serwisu na razie bym nie robił. Tutaj widzę, że jakieś są dodatkowe śruby schowane. Wyjmę odpalenie. Zobaczymy, czy tutaj wszystko pracuje, klimatyzacja. Tego typu rzeczy, troszkę podjedziemy może do przodu. Sobie zobaczymy też ten bagażnik, bo nic nie widać, jest naprawdę mega ciasno tutaj. Ręcznie działa, silnik pracuje równo, zaraz zobaczymy sobie klimatyzację. No i sprawdzimy sobie też strefy, zawsze też w Volvo sprawdzajcie strefy. Czyli czy lewa i prawa strefa tutaj działa, czyli na przykład tutaj sobie damy ogrzewanie na maksa, a po tej stronie damy sobie klimatyzację. No bo są silniczki elektryczne, które też się często psują, a jest dosyć problematyczne, żeby to wymienić. Często trzeba tutaj pół kokpitu, że tak powiem, demontować. Prawa strona grzeje, lewa strona chłodzi, także jest wszystko ok. Sprawdzałem sobie szyby, lusterka, wszystko działa. No ale ta klimatyzacja, no to moim zdaniem nie działa. Jeszcze zrobimy sobie taki restart sprężarki, czyli włączymy i włączymy. Damy mu jeszcze jedną szansę, czyli załączymy auto. No moim zdaniem nie chłodzi ta klimatyzacja, także jednak klima nie działa. Wyłączymy sobie. Także mamy kolejną rzecz do zrobienia. Też zapomnieli wspomnieć w tym komisie. Tak, grzanie działa elegancko, a klima nie działa. No na pewno klimatyzacja nie załącza się sprężarka, bo zobaczcie, jak wyłączymy i włączymy, tutaj wyłączam i włączam, nie ma, tak jakby nie zmienia się opór na silniku, nie słychać, żeby się ta sprężarka załączała. Silnik pracuje ok, słychać delikatnie wtrysk paliwa, bo mamy bezpośredni wtrysk benzyny. No ale parę rzeczy jest do zrobienia, szczególnie grill, szczególnie te błotniki z przodu, to wszystko trzeba ogarnąć. Jeszcze zobaczę sobie węże od klimy, czy są zimne. No nie, powinny być takie zmrożone, wiecie, jak klimatyzacja działa, to normalnie ten wąż jest po prostu zimny. Dobra, zobaczymy sobie bagażnik. I zobaczymy sobie przede wszystkim ten zderzak też tutaj, no bo tak, z tej strony mamy zarysowanie, tutaj też mamy jakieś tam uszkodzenia. Czujniki parkowania też zaraz sprawdzimy, czy działają. Możemy, słuchajcie, otworzyć. Mamy, zobaczcie, kabel. Tutaj Szwedzi zostawili wyplakowany bardzo mocno ten oto tutaj zestaw. Widzę, że podnośnik był w jakimś celu wyciągany. Sapereczka, zobaczcie, jest. Także takie survivalowe wyposażenie jest. Kabel ułożę tak, jak był. Roleta bagażnika jest. Roleta bagażnika jest, tutaj delikatnie taka postrzępiona, ale działa. Dziś nie sprawdziłem klientowi, że działa. Nie wiem, czy sprawdziłem, nie sprawdziłem. Sprawdziłem, nie sprawdziłem wtedy. Klient miał do mnie pretensje. Zobaczymy z tej strony, bo nie było widać. Też jest takie delikatne, słuchajcie, zarysowanie. No, widać na tym aucie lata na pewno, że to już jest 2011 rok. Idealny nie jest. Żebyśmy my go zrobili, no to trzeba by było tak, polakierować dwa błotniki z zabezpieczeniem. Tutaj po prostu zrywamy to, wiecie, do żywego. Nakładamy jakieś tam powłoki, pierdółki antykorozyjne. Ściągamy całe te nadkola, to wszystko, cały ten błotnik od środka wywoskowujemy. I wtedy ma to sens, tylko no, koszt naprawy dwóch błotników. I to jest niestety kolor srebrny, czyli najgorszy do malowania, bo trzeba malować błotnik i drzwi. A czasami jeszcze kolejne drzwi, czyli no koszt takiego laki. Podsumujmy sobie, jakie tutaj mamy dodatkowe wydatki przy tym samochodzie. Mamy do polakierowania dwa błotniki. To jest kolor niestety srebrny, więc to nie jest tylko do polakierowania błotnik, bo trzeba też cieniować element obok, więc to może się skończyć na kwocie 2000 zł za dwa błotniki. Oczywiście za dwa błotniki byśmy zapłacili 1200 zł, bo tylko byśmy je polakierowali, a jak będzie się różniło, no to wtedy dojdzie cieniowanie. Aczkolwiek no można to spróbować, wiecie, tutaj polakierować na samym dole, oczyścić, nawoskować, cały nadkole zdjąć i to po prostu ogarnąć. Do tego dochodzi nam polerowanie lamp w granicach 300 zł. Dochodzi nam tapicer, to mamy 900 zł, łącznie z polerowaniem lamp.
Tutaj 1200 sobie zakładajmy, to już mamy 200. I do tego dochodzi szyba. I szyba, zobaczcie, jest z tutaj czujnikami rozbudowana dosyć, więc ta szyba może kosztować ponad 1000 zł. Myślę, że jakieś 1200-1300 zł. To już mamy 3-400 samego wkładu w ten samochód. No i to jest sporo, uważam, bo no historia jest świetna, interwały olejowe są bardzo dobre. No i jeszcze by pasowało ten zderzak z tyłu polakierować, jeżeli by tutaj klient chciał kolejne 600 zł. Także wyjdzie nam generalnie dosyć grubo. Więc ja dzwonię do klienta, jaka jest decyzja, bo możemy to auto dzisiaj kupić i dzisiaj zabrać. A jeszcze dochodzi grill, zapomniałem, tak? I grill tutaj też, no nie wiem ile będzie kosztował. Pewnie nowy w granicach 450-500 zł. Jeszcze zobaczę, czy on ma od środka radar. Tu macie podłączenie do prądu. No generalnie powiem wam szczerze, no nie prosiliśmy tutaj sprzedawcę o wysłanie zdjęć uszkodzeń tego samochodu. Dostaliśmy tylko zdjęcia uszkodzeń tylnego zderzaka. No już o tych uszkodzeniach i o szybie sprzedawca zapomniał. Także no jest to mega słabe tutaj ze strony tej właśnie firmy, w której jesteśmy. No bo prawie 120 km pokonane i de facto no nie wiemy, czy ten samochód kupimy. No ale takie rzeczy się też zdarzają, po to też robimy oględziny. Jak wygląda auto tutaj ze sprzedawcą? Na razie musimy ustalić generalnie z klientem, co robimy. Nie będę tego auta na pewno teraz odbierał, także ustalam najpierw z klientem, czy chcemy to auto i poprawki wprowadzamy. Wiecie, ja do takich samochodów podchodzę w ten sposób, że fajnie by było, jakbyśmy to wiedzieli przed przyjazdem, bo byśmy nie musieli tutaj przyjeżdżać, ewentualnie już byśmy wiedzieli, co mamy generalnie zrobić. No ale jak już jesteśmy na miejscu, no to dla mnie to nie są jakieś rzeczy, które są mega złe, no bo tak, szyba w Szwecji to jest standard praktycznie, że jest pęknięta albo jest właśnie dużo odprysków. Jeżeli chodzi o te błotniki przednie, no to są w oryginale i w tym modelu niestety już w tym rocznikach taka rzecz, taka korozja się może zdarzyć. To nie jest korozja, która się pojawia z wady tego błotnika, tylko ta korozja się pojawia dlatego, że mamy, słuchajcie, tutaj problem taki, że po prostu odbijają się kamyczki w Szwecji. Mamy takie kamyczki drogowe i te kamyczki powodują właśnie obicie tych właśnie błotników. To wszystko oczywiście jest do poprawy, to wszystko można wyprowadzić, tylko pytanie, czy za dużo ten samochód nas po prostu nie wyjdzie. Kosztuje 84 900. Oczywiście myślę, że po pokazaniu tych wszystkich wad, tak samo jak tylnych tarcz, czy właśnie przedniej szyby, czy tego grilla, o którym nam po prostu nie wspomniano, zrobiono nam zdjęcia tylko tego tylnego zderzaka, nie, nawet mam te zdjęcia, które klientowi wysyłałem, więc trochę no nie w porządku tutaj sprzedawca moim zdaniem podchodzi do tego tematu i no nie polecam wam jakoś super ekstra tej firmy, z uwagi na to, że no jak widzicie, prosiliśmy o zdjęcia uszkodzeń, to dostaliśmy zdjęcia uszkodzeń tylnego zderzaka, a nie właśnie korozji, nie szyby i tak dalej. Więc co, ja ustalam z klientem, na pewno jadę sobie z powrotem do Uppsali i może po drodze jeszcze zrobię jakieś oględziny, zdążę, jak nie to jutro z samego rana robię oględziny, bo jeszcze mamy co robić na bazie. I ustalam z klientem, czy po prostu wchodzimy w ten temat, bo temat jest warty, jeżeli chodzi o interwały olejowe, jest warty, jeżeli chodzi o historię samochodu. Pytanie, czy nas po prostu nie wyjdzie za drogo, bo jeszcze jest klimatyzacja do ogarnięcia. No jest naprawdę sporo rzeczy, które trzeba w tym samochodzie zrobić, tak się tylko mówi, ale tak, tapicer to jest 2-3 dni, lakiernik to jest około tydzień, szybę, trzeba to wszystko zgrać, żeby ktoś przyjechał, tą szybę wymienił, klimatyzację, wiecie, przejrzeć ten samochód, grać polskie menu, grilli zamówić, także jest sporo takich rzeczy, których trzeba przy tym aucie porobić i to na pewno wydłuży odbiór tego samochodu i pytanie po prostu, czy warto przy tej cenie po prostu się z tym bawić, czy nie poszukać egzemplarza, który po prostu będzie miał mniej tych wad, albo będzie po prostu tańszy i będziemy mieli większy budżet na usuwanie tego typu właśnie rzeczy. Także ja się zmywam, słuchajcie, wsiadam do sprzętu i lecimy na bazę. Może po drodze jeszcze zrobię jakieś oględziny, bo już jest godzina 16, może się wyrobię, bo komisje są zazwyczaj czynne tutaj do 17, 17.30, a mam jeszcze jeden samochód w zanadrzu, także lecimy i tyle tak naprawdę. Jesteśmy na kolejnej lokalizacji, już zachodzi powoli słońce, tak, już godzina 17, jesteśmy w miejscowości Hebi, bo tak to się nazywa, idziemy obejrzeć samochód na zamówienie Volvo S60, także zaraz zobaczycie, co za kozaka wam pokażę. Na kolejnych oględzinach dosyć mało, zobaczcie, samochodów, bardzo fajna hala, bardzo mi się podoba ta hala, to miejsce, ale mało generalnie samochodów, a my będziemy oglądać tego kozaka, także przechodzimy właśnie do oględzin Volvo S60 w redesignie.